Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna to państwo w Azji Wschodniej utworzone przez Armię Czerwoną po II wojnie światowej, jedno z ostatnich nadal funkcjonujących państw komunistycznych. Dziś przedstawiam Wam 10 ciekawostek na temat Korei Północnej. Miejsce 10. W Północnej Korei przypada jeden lekarz na 700 osób. Dla porównania, w Polsce ta liczba to 1 na 450 pacjentów. Miejsce 9. W 2003 roku przechwycono północno-koreański statek płynący w stronę Australii. Na pokładzie znaleziono 150 kg heroiny. Miejsce 8. W reżimowym państwie nie obchodzi się Bożego Narodzenia. 24 grudnia narodziła się ważniejsza osoba – matka Kim Jong-ila. I to jej święto obchodzi się tego dnia. Miejsce 7. W Korei Północnej znajduje się największy maszt na świecie. Jego wysokość to 160 metrów, zaś flaga, która na nim powiewa, waży ponad 600 kg. Miejsce 6. Kalendarz obowiązujący w komunistycznym państwie został wymyślony w 1997 roku i lata liczy się od narodzin Kim Il-sena, czyli od 15 kwietnia 1912 roku. Miejsce 5. Radio jest podstawową propagandą w Korei Północnej. W każdym domu zamontowany jest głośnik, którego nie da się wyłączyć. Miejsce 4. Północna Korea jest najrzadziej odwiedzanym krajem na świecie. Rocznie państwo odwiedza około 1800 osób. Miejsce 3. Kim Jong-il kazał porwać reżysera, który miał stworzyć film Godzilla w propagandowej wersji. Na szczęście mężczyźnie udało się uciec i produkcja nie powstała. Miejsce 2. Północno-koreańska armia zajmuje 35. miejsce w rankingu najpotężniejszych armii świata. Koszt utrzymania wojska to 7,5 miliarda dolarów rocznie. Dla porównania, polska armia jest na 18. miejscu i pochłania blisko 11 miliardów dolarów rocznie. Nie mamy się czego bać. Miejsce 1. W Korei Północnej komunikacja telefoniczna jest bardzo ograniczona. Mimo to jest możliwość kontaktu m.in. z Polską. Koszt takiego połączenia wynosi 30 zł za minutę. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!